Przypomina bardzo wyraźnie specjalny typ babalińskiego motyla. Tak jest, prawda? Do tego jest tutaj napisane. Ten nóż jest własnością Republiki Babali. Być może to oznacza, że nóż, który został ukryty, który został użyty w naszym morderstwie, został znaleziony w tym pomieszczeniu. No to by wyglądało. Tutaj mamy taką małą rameczkę. Panie Edgeworth! Jest coś na tej wystawie, sir! Noże, ha? Pomimo tego, iż ostrza, jakie na nich pozostają, to wszystko, co tutaj mamy. A więc przypuszczam, że rączki spłonęły w ogniu. A więc nawet noże były ofiarami tego ognia. Ambasadorze Polino, czy te noże należą do pana? Ależ tak, tak jest. To jest specjalny typ ornamentalnych noży, które zawierają w sobie symbole narodowe Babali. Te noże z motywem motyla wraz z własnym zestawem noży, który należy do Alebastii, są złożone z trzech ostrzy na każde państwo. Ale nie mogę uwierzyć, że nasze babalieńskie zostały przyprowadzone do takiego stanu. Ornamentalne noże, ha? Na tych rączkach znajduje się jakiś mały upust. Ambasadorze Polino, do czego służą te rączki? O, te! To jest dosyć szczególna cecha tych noży. Możesz z nich swobodnie zdjąć końcówki. Czy też rączki. W taki sposób możemy je zmieniać w zależności od sytuacji. Rozumiem. A więc te noże są skonstruowane w taki sposób, że można z nich zdjąć rączki i zostawić same ostrze. Czyli teoretycznie te rączki, jakie widzieliśmy, nie musiały wcale spłonąć, ktoś mógłby je po prostu wyjąć. No ale były z drewna, więc przypuszczam, że w tym przypadku spłonęły. Ale to też jest troszkę dziwaczne, ponieważ my też mamy tutaj babalieński nóż, który ma na sobie rączkę. I on jest dosyć w dobrym stanie. Dobra, teraz zbadajmy ten oto sejfik. Mały osobisty sejf. To było biuro pana Coachin. A więc być może tutaj przytrzymywał swoje najważniejsze dokumenty. A, oczywiście, że jest zamknięty. Bez kluczy nie będziemy w stanie tego otworzyć. To ciekawe, ponieważ ostatni kawałek logiki, jaki mamy, dotyczy właśnie klucza, który był używany w ambasadzie. I to nie ambasadzie Babali, tylko jeszcze kiedy oba państwa były połączone w jedno i kiedy były Republiką Koldopi. Jednakże mamy tutaj klucz! I to klucz, który zawiera właśnie w sobie elementy motyla, czyli Babali, jak również motywy kwiatu, które znajdowały się na Alebastii. Lub też właśnie oba te ornamenty znajdowały się, kiedy właśnie państwo było... kiedy te oba państwa były połączone w jedno. Ale do czego to wszystko zmierza? Że Manny Coachin, który pracował w tej ambasadzie również 7 lat temu, mógł używać tego noża do tego sejfu, a więc tam może się znajdować coś naprawdę krytycznego. Wiemy na 100%, że klucz Yatagarasu był używany w tej ambasadzie. Co więcej, znaleźliśmy to w kieszeni ofiary pana Coachina. Co sprawia, że sądzę, że taki jest właśnie klucz do osobistego sejfu w jego biurze. Dobra myśl, sir! Wypróbujmy to! Wygląda na to, że miałem rację. Klucz, który został dla nas pozostawiony w kieszeni ofiary, dosłownie okazał się być kluczem do następnego kawałka prawdy. Co my tu mamy? Hej, tutaj nic w środku nie ma! Czy sądzi pan, że Yatagarasu ukradł wszystko, sir? Nie, detektywie, wierzę, że wszystko, co musimy zrobić, to rzucić się raz jeszcze okiem. Nie spocznę, dopóki nie zbadam dokładnie każdego zakamarka. Bo stąd wystają papiery w dziwny sposób. A co my tu mamy? Wygląda jak róg oderwanego papieru, sir. Nie, nie sądzę, że jest on oderwany. Wyglądałoby to tak, jakby utknął w sejfie. Hej, ma pan rację! Ciągnę, ale ani drgnie!
Ale nie sądzę, że kiedykolwiek widziałem, jak papier utknął w środku sejfu w taki sposób. Detektywie, sądzę, że myśli pan odwrotnie. To nie papier jest tutaj dziwny. Chodzi tutaj o sejf. Co ma pan na myśli? To, co mam na myśli, to sekret za tym sejfem jest następujący. Ma on dwie części, czy też składa się z dwóch części. Jest kompletnie pusty. Jest tutaj jakaś luka. I oczywiście chodzi o to, że sejf składa się z dwóch części. Jedna część to ta, którą widzimy teraz, natomiast druga część znajduje się za tą małą ścianką i jest to również część, przez którą wystają te papiery. Nawet przyglądając się niewyraźnie, można zobaczyć, że ten sejf jest nieco zbyt płytki. W sensie, że wiecie, ścianka jest nieco zbyt blisko w porównaniu z całością sejfu. Co więcej, biorąc pod uwagę nienaturalny sposób, w jaki papier utknął w tyle tego sejfu, powiedziałbym, że za tą ścianką znajduje się jeszcze miejsce między końcem tego sejfu. W innych słowach, ten sejf składa się z dwóch części. Co? Przypuszczam, że masz rację, przypuszczając, że papiery utknęły w nienaturalny sposób. Jednakże, jeżeli to, co mówisz, jest prawdą, jeżeli naprawdę jest tam jakaś druga część sejfu, jak proponujesz, żebyśmy się tam dostali? Jak możesz zobaczyć, nie ma tutaj żadnego drugiego zamka ani dziury na klucz. Właściwie, jest jeszcze jeden punkt w tym miejscu, który może otworzyć sejf. O! Tak, i wierzę, że ten punkt będzie dziurą na klucz do naszej tajemnicy kryjącą się za tym sejfem. Sejf i jego zamki. A więc w porządku, skoro jesteś tak przekonany, że masz rację, pokaż mi, w jaki sposób wydedukowałeś swoją odpowiedź. Chodzi o tą lukę, bo ona mniej więcej może nam coś przypomnieć. Mamy klucze tego rasu, który jest przyozdobiony jako motyl itd., ale nie chodzi mi o stronę klucza, chodzi mi o stronę noża. Nie wiem, czy będę w stanie to teraz zobaczyć wyraźnie. Wygląda na to, że nie bardzo, bo musiałbym to w odpowiedni sposób obrócić. Ale ten nóż wraz właśnie z tymi gwiazdkowinoroślami jest właśnie tak zaprojektowany, że jeżeli obrócimy go tą stroną, i mówię tutaj znowu o nożu, a nie o kluczu, to będziemy w stanie otworzyć drugą część sejfu, ponieważ jak możecie zobaczyć tutaj teraz na górze, to ta dziura na klucz dopasowałaby się do kształtu, jaką pozostawia za sobą strona noża tego oto klucza Yatagarasu, a więc ten klucz ma tak naprawdę dwa klucze, a nie jeden, jeżeli tak o tym pomyśleć. Bo od początku przypuszczaliśmy, że to miał być nóż, ponieważ no, został użyty jako nóż, ale nawet się nie spodziewaliśmy, że jedna strona klucza otwierała jedną stronę sejfu, a strona noża również była tak naprawdę kluczem, która otwierała drugą stronę sejfu. A więc dedukujemy. Czy ten punkt jest jakkolwiek powiązany z którymś dowodem, jaki przy sobie teraz trzymam? Czy kształt tej dziury na klucz o czymś ci nie przypomina, Franziska? Kształt? Wygląda bardzo znajomo. Jednakże wierzę, że jest to po prostu druga luka, która ma podtrzymywać mechanizm drzwiczek. Chodzi po prostu o to, żeby służyła do zamknięcia drzwi. Jest więcej. Naprawdę? Osoba, która używała tego sejfu, pan Kouchen, upewnił się, że sejf zawierał dwie różne połówki, żeby oczywiście coś tam ukryć. Czy naprawdę sądzisz, że ktoś taki jak on dopuściłby, żeby dziura na klucz do ukrytej części wyglądała na zwykłą dziurę od klucza, żeby to było tak oczywiste, że nawet zwyczajna osoba mogłaby to rozpracować? Nie możesz mówić poważnie! Czy mówisz, że ta dziura na klucz służy tak naprawdę do otwierania ukrytej części sejfu? Właśnie właśnie o tym teraz mówię. I za chwilę ci to udowodnię, że klucz Yatagarasu to jest właśnie rzecz, która otworzy drugą część sejfu. Klucz Yatagarasu? Milesie Edgeworth,
lepiej, żeby to był jeden wielki zły żart. Przykro mi, ale nie żartuję. Klucz Yatagarasu jest właśnie kluczem, który otworzy drugą ukrytą część tego sejfu. Wiemy, że ten klucz otwiera pierwszą część sejfu. Ale dziura na klucz, o której teraz mówisz, jest o kompletnie innym kształcie niż ta w naszym kluczu. Naprawdę, ale ja miałem właśnie na myśli tą połowę klucza. O, teraz idealnie to widać. Może przemyślmy to raz jeszcze, dobrze? Klucz Yatagarasu oryginalnie miał otwierać sejf pana Kouchena w koldopiańskiej ambasadzie. Potwierdziliśmy również fakt, że służył on do otwierania drzwi do tego sejfu. A teraz rzućmy okiem na drugą część klucza. Patrząc na stronę noża od tej perspektywy, co możesz zobaczyć? O czym ty teraz... A! Wygląda na to, że w końcu rozumiesz, o czym mówię. Kiedy spojrzymy na klucz lub też na nóż z tej perspektywy, to przybiera on dokładnie taki sam kształt jak nasza dziura. Prawdziwą funkcją tego noża jest działanie jako klucz do ukrytej części sejfu. Ale to jest niedorzeczność! Ponieważ to wygląda jak nóż i został on użyty jako nóż, aby zabić pana Faradaya 7 lat temu, wszyscy wpadliśmy w fałszywe przypuszczenie, że to zawsze miał być nóż. Ale zarówno co do sejfu, jak i klucza, które zawierały przy sobie takie sekrety, możemy uznać, że cokolwiek jest ukryte w środku, musi być naprawdę istotne. A więc jest również całkowicie możliwe, że tam znajdziemy coś, czego poszukiwałam przez cały czas. Nie chluj, pospiesz i otwórz ten sejf! A! Tak proszę pani, już otwieram! Te przedmioty, to jest tylko kilka śmiesznie ukształtowanych rzeczy. Złaź z drogi, mnie chluju. Nie myślałem, że stałem wam na drodze. Te dzieła sztuki. One są identyczne jak te, które zostały skradzione z różnych muzeów na całym świecie. Również się tego domyśliłem. To są właśnie te dzieła sztuki, które sejf miał przed nami ukryć. Wierzę, że jest nam potrzebne jeszcze głębsze zbadanie. Zacznijmy od tego papieru. To jest dokument, jaki utknął między drzwiczkami. Zastanawiam się, czego może dotyczyć. Ja nie wiem, sir! A więc dlaczego nie rzucimy okiem, zanim zaczniemy się poddawać, detektywie? Podpis pana Kouchena jest na ostatniej stronie. Zastanawiam się, jakie jest znaczenie tego dokumentu. Jest napisany, z tego co wiem, obcym językiem. Czy ten punkt jest jakkolwiek powiązany z jakimkolwiek dowodem, jaki przetrzymuje? Owszem, ponieważ część tego koldopińskiego papieru, jaki otrzymaliśmy od Franciszki, który dotyczył gangu przemytniczego, to jest ostatnia część tego trzyczęściowego zwitku dokumentów pochodzącego z czasów Koldopi. I właśnie teraz znaleźliśmy dwa ostatnie kawałki. Rzuć okiem na te dokumenty, Franciszka. Jest tutaj napisane, że miały być tutaj trzy strony, a jednak mamy tu tylko dwie. Zgadza się. A teraz rzuć okiem na stronę dotyczącą przemytników, jaką mi pokazałaś. Powiedz mi, czy to nie jest możliwe, że twoja strona została zabrana spośród tych trzech? Proszę, proszę. No, wyglądałoby, że tak. Składając naszą wieloczęściową układankę do całości, wygląda na to, że w końcu wszystko rozpracowaliśmy. I wygląda na to, że teraz znalazłaś to, czego poszukiwałaś. Tak, i wraz z tym stało się krystalicznie jasne, że to sam pan Kouchen był odpowiedzialny za masowe szmuglerstwo babalijskiego atramentu. Babalijskiego atramentu? Babalijski atrament to jest specjalny produkt Republiki Babalii. Jednakże, w związku z pewnym specjalnym powodem, tylko określona liczba tego atramentu jest eksportowana na zewnątrz. A powodem jest
to ściśle tajne. To jest coś, co jest na ustach każdego, ale ty nie musisz tego wiedzieć. W każdym razie wyglądałoby na to, że głową całej operacji przemytniczej była nasza ofiara, pan Manny Cochin. Jego baza była w tej ambasadzie, a więc ciężko by było, żeby oba nasze kraje mogły mu w tym przeszkadzać. Co sprawia, że był pod idealnymi warunkami, aby prowadzić operację przemytniczą. Ale to jest takie frustrujące. Straciłam teraz jedyną osobę, którą mogłam ukarać moim biczem sprawiedliwości. Cóż, nawet jeżeli jest już martwy, wciąż ma odpowiedzialność za swoje niecne czyny, których będzie musiał doglądać. A więc oczekujesz, żebym zbiczowała martwą osobę? Cóż, ja nie jestem zainteresowana. Franciska, ty musisz wiedzieć, że Manny Cochin był podejrzany w incydencie KG-8. Oczywiście, że wiem. Na czele bycia głową gangu przemytników jest jeszcze kwestia tego, co się wydarzyło w tamtej sprawie, co musimy jeszcze rozpracować. Okej. A więc co nam mniej więcej teraz pozostało? Zbadajmy jeszcze na koniec tą statuę. Ponieważ to jest skarb narodowy, proszę pana, aby pan tego nie dotykał. Obawiam się, że jedyne osoby, jakie mogą tego dotykać, to ja i sekretarz. Ale być może jest jakaś możliwość, że to jest powiązane z morderstwem, nie zgodziłby się pan? Hej, panie Edgeworth! Może na chwilę odpuścimy. Być może później ich zmusimy, aby pozwolili nam to zbadać, jeżeli znajdziemy jakiś solidny dowód. Przypuszczam, że tutaj nie mam dużego wyboru. To musi być jedna z tych statuł Primiduxa, o których mówiła wcześniej Kay. Czy to tylko ja, czy ten człowiek przypomina stalowego samuraja? To mogą być wręcz bliźniacy. Okej, i ostatni dowód, jaki mamy dodany do organizera, to właśnie ta babalieńska statua Primiduxa. I tym kończymy nasze śledztwo. Czy już skończyliście? Teraz zdaje pan sobie sprawę, prawda? Że tylko ta dziewczyna mogła to zrobić. A teraz chodź ze mną spokojnie, Yatagarasu. Kay Faraday. Jesteś aresztowana w podejrzeniu o morderstwo Mannego Cochina. Panie Edgeworth! Proszę, musi by pan uwierzyć, ja tego nie zrobiłam! Ja ścigałam fałszywego Yatagarasu aż do tego miejsca i on... On był już... Masz prawo, aby zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może być przeciwko tobie wykorzystane w sądzie. Chciałbym pomóc pani zredukować liczbę pomyłek, jakie popełnia Interpol. A co to ma niby oznaczać? Wierzę, że powiedziałem pani, że Kay Faraday nie jest osobą, która jest za to odpowiedzialna. Bardzo dobrze. A więc przypuszczam, że nie mam żadnego wyjścia. Pokażę panu, jak głupie są pana przypuszczenia. Nawet pańska policja potwierdziła, że Yatagarasu zinfiltrował dzisiaj ambasadę babaliańską. Korzystając z zamieszania, które było spowodowane pożarem, Yatagarasu wślizgnął się do ambasady. Co więcej, ta dziewczyna uznaje, że jest Yatagarasu. I co jest najbardziej znaczące, poza nią samą nie było nikogo więcej, kto znajdowałby się blisko ciała. Pani powód, żeby podejrzewać Kay, jest to, że myśli pani, że jest ona Yatagarasu? Dokładnie tak. Ale to nie tylko ja. Ona sama się nazywa Yatagarasu. Ile jeszcze będę musiała to powtarzać? Ja zamierzałam tylko złapać fałszywego Yatagarasu. Fałszywy czy też nie? To nie ma znaczenia. Yatagarasu to wciąż Yatagarasu. A więc dobrze. Udowodnię pani, że Kay nie jest tym Yatagarasu, które zabiło pana Mannego Cochin. Śmiało, niech pan próbuje. Niech pan mi pokaże, co prokuratorzy w pana kraju potrafią zrobić. No dobra, a więc czas na pierwszy pojedynek. Tylko spokojnie, nie ma jeszcze powodu, aby panikować.
Wiemy, że ona uznaje się za Yatagarasu, że za następcę Yatagarasu, ale że jest ktoś, kto wysłał ewidentnie wizytówkę, więc coś tutaj nie gra. Tylko dlatego, że ona tak się nazywa, to nie oznacza, że ona jest zabójczynią. Nie, ale to daje jej motyw. Yatagarasu wysłał wcześniej wizytówkę mówiącą: będę tutaj, aby ukraść wasze najczarniejsze sekrety. Co więcej, są tutaj dokumenty, które wskazują na działalność szmuglerską. Oczywiście, że chciała je ukraść. A więc zabiła pana Kouchena, aby zdobyć klucz. Rozumiem. Jej logika jest bardzo wyraźna, ale nie spodziewam się niczego mniej od sekretarki agenta Lang. Jednakże to stanowisko przed chwilą nie brzmiało zbytnio dobrze. To może być otwarcie, którego poszukiwałem. Chciała ukryć dokumenty dotyczące przemytnictwa, więc zabiła pana Kouchena, aby zdobyć klucz. Tylko że ona nie mogła wiedzieć, że pan Kouchen miał przy sobie klucz Yatagarasu, ponieważ ten klucz 7 lat temu został ukradziony przez Callisto Yu i do tamtej pory ona była osobą, która miała go posiadać. My nawet nie wiemy, skąd się wziął ten klucz w jego posiadaniu. A więc zacznijmy grę. Agentko Shina. Szkoda mi pani o tym informować, ale w pani logice kryje się luka. O! Nawet jeżeli uznaje pani, że to ona jest zabójczynią i Yatagarasu, jestem pewien, że zabezpieczenie informacji o działalności przemytniczej nie jest motywem za tym morderstwem. Klucz do tego sejfu, który znajdował się w tym pomieszczeniu, został znaleziony przy ciele pana Kouchena. Co więcej, Yatagarasu nie byłby tak głupi, żeby wychodzić bez dokumentów. Przez zwykły fakt, że dokumenty były wciąż w sejfie, kiedy tam zajrzeliśmy, to oczywiste, że celem zabójcy nie był wcale sejf. A więc być może ona nie wiedziała, że pan Kouchen miał przy sobie klucz. No właśnie, mówiłem, że nie jest to możliwe. Jeżeli to byłaby prawda, a więc po co musiałaby go zabijać? Ponieważ dla mnie nie przychodzi żaden inny powód, żeby go zabijać, jeżeli nie wiedziałaby o tym fakcie. Powód, potrzeba. Wszystko to jest tylko naszymi przypuszczeniami, po fakcie. Jest całkowicie możliwe, że niechcący zabiła go, kiedy się wślizgnęła do tego miejsca. Być może nie zauważyłaś, że safe posiadał drugą część po tym, jak zwróciła klucz. A! Ale fakt wciąż pozostaje ten sam, że pan Kouchen został zamordowany. Ale nie ma pani żadnego definitywnego dowodu, że to zrobiła Kay. Właściwie to mam. Widziałam bowiem, jak trzymała nóż, którego używana ofierze swoimi własnymi oczyma. Co? Pozwoli pan, że powiem panu nieco więcej na temat dowodu, który umieści ją za kratkami. A, dzięki, że poinformowałeś nas o tym za pierwszym razem. Rana na nożu, którą znaleźliśmy, zgadza się z ostrzem tego noża. Pfu! Masło maślane. W sensie, że rana na ciele zgadza się z ostrzem noża. Nóż wraz z rączką w kształcie motyla, lub też z ornamentem motyla, to narzędzie zbrodni, które trzymał zabójca. Przypuszczam, że uzyskała ten nóż z wystawy i użyła go na ofierze. Ten nóż jest częścią specjalnego zestawu składającego się z trzech części, które ma unikalny design. Zarówno dowody i zeznania, wszystkie wskazują na dziewczynę. Nie istnieje żaden kontrargument. To jest pani definitywny dowód? Teraz chyba pan widzi, że ona musi być zabójczynią, racja? Nie, panie Edgeworth, musi mi pan uwierzyć. Widziałam podejrzaną osobę, jak przyszła do tej ambasady. Przysięgam. I weszłaś do tej ponieważ ścigałaś tą tajemniczą osobę? Tak jest. Wpadłam do tego biura tylko dlatego, że ścigałam tego nieznajomego. Ale kiedy weszłam do tego pomieszczenia, było tutaj kompletnie ciemno. Nie mogłam nic zobaczyć. Czułam, jak coś leżało tuż koło mojej stopy, a więc włączyłam światła i wtedy... A!
Kto tam jest? To jest... Weszłam do tego pomieszczenia, ponieważ usłyszałam krzyk dziewczyny. Kiedy widziałam, jak trzyma przy sobie nóż, natychmiast ją aresztowałam. A więc obiekt, który Kay miała przy swojej stopie, to było narzędzie zbrodni? Poprosiłam, aby nóż został zanalizowany, ale nie znaleźliśmy niczyich odcisków palców. Ale podejrzana osoba w tym czarnym płaszczu, która weszła do tego pomieszczenia przede mną... Wciąż nalegasz, że była taka tutaj osoba, ale jeżeli tak, to gdzie ona mogła zniknąć? To... Tego nie wiem, ale wiem, że tutaj weszła. Dla mnie to brzmi jak desperackie wymówki podejrzanego zabójcy, a nie zeznania, którym należy ufać. Rozumie pan, prawda? Nie może pan ufać tej dziewczynie, panie Edgeworth. Ona ma rację. Nawet jeżeli mogę wierzyć w słowa Kay, to muszę pokazać, że to prawda jakimś solidnym dowodem. Panie Edgeworth, ja naprawdę nie... Kay, ty nie musisz się o nic martwić. Jeżeli tego nie zrobiłaś, musi istnieć jakiś sposób, aby to udowodnić. A więc wciąż się pan nie poddaje, jak rozumiem. W takim razie niech pan spróbuje skontrować mój argument, jeżeli pan może. Niech pani się nie martwi. Mogę i zrobię to. Edgeworth niepotrzebnie panikuje, to jest dużo prostsze niż się może wydawać. Nóż, który miał przy sobie rączkę z motylem, to jest narzędzie zbrodni, które trzymał zabójca. To ciekawe, ponieważ jak wszyscy wiemy, same ostrza należą do każdej z republik. Każda z republik ma, czy tam z księstw, nieważne, ma trzy różne ostrza, które znajdują się w ich biurach. Je także. Rączki, które znajdują się na tych ostrzach, mogą być swobodnie zdejmowane i później z powrotem wkładane. W jaki sposób możemy mniej więcej poznać, że nóż, który mamy przy sobie, te domniemane narzędzie zbrodni, miał rączkę, która była zdjęta? Krew, może nam to powiedzieć, ponieważ, jak wspominała Franziska, samo ostrze ma na sobie bardzo dużo krwi, jednakże końcówka, czyli rączka, jest kompletnie czysta. Więc stąd możemy wydedukować, że fakt, że nóż mógł być stąd zabrany, mógł być sfabrykowany, ponieważ sama rączka nam tego nie powie. Rączka mogła być swobodnie zdejmowana i owszem, była zdjęta w czasie morderstwa. A przynajmniej zamieniona. A więc narzędzie zbrodni był nóż, który miał na sobie ornament motyla. Ale czy taka jest prawda? Do czego pan zmierza? Chciałbym, aby rzuciła pani okiem na to. Na ostrzu tego noża znajduje się krew, a jednak na rączce nie znajduje się ani jedna kropla krwi. To oznacza, że około godziny zbrodni została użyta inna rączka, która była przyczepiona do tego ostrza. Nóż, który miała przy sobie Kay, miał rączkę, która została później zamieniona. I tak naprawdę to nie było prawdziwe narzędzie zbrodni. To nie było prawdziwe narzędzie zbrodni? Ten nóż może być rozebrany na dwie części. A więc spróbujmy to zrobić. Okej. Jak może pani zobaczyć, babyliański nóż został teraz rozdzielany na dwie części. I nasz zabójca musiał wyciągnąć narzędzie zbrodni z ciała ofiary, a później zamienić oryginalną rączkę noża z tą, która miała na sobie ornament motyla. To wszystko służyło temu, aby stworzyć iluzję, że pan Coulson został zabity nożem, który miał na sobie wzór motyla. To powinno oczyścić wszelkie podejrzenia dotyczące Kay. Pana argument wciąż nie jest pozbawiony wad. W jaki sposób? To możliwe, że to ta dziewczyna jest osobą, która zamieniła rączki. Niech pani nie będzie niedorzeczna. Z niby jakiego powodu miałaby robić coś takiego? Mnie nie interesuje, w jaki sposób myślą przestępcy. Sposób, w jaki postrzegają świat, to jest coś, czego nasze normalne umysły nigdy nie pojmą. A więc nie zastanawiałabym się nad tym zbyt długo, nieważne jak dziwne by się to wydawało. Prawda jest tuż przed pani oczyma
I ten nóż jest rzeczą, która tą prawdę dla pani ukaże. W ten sposób zobaczy pani raz na zawsze, że Kay nie jest osobą, która mogła zabić pana Kouchena. Naprawdę ciężko to zauważyć nawet na maksymalnym zoomie. Ale tak się składa, że na tym ostrzu, nie na rożce, a na samym ostrzu, znajduje się tutaj jakaś pieczęć, wzór. I tak się składa, że ten wzór nie przypomina wcale motyla. A wręcz przeciwnie. Co to za znak? To jest znak kwiatu. I jestem pewien, że wie pani, co to oznacza. Nie, nie do końca. Motyle często siadają na kwiatach, aby wypić ich słodki nektar. Podobno tak. Jednakże, czy ten motyl naprawdę piłby nektar tego kwiatu? Odpowiedź jest jasna. Nie ma na to szans. A teraz, żeby udowodnić związek pomiędzy motylem i kwiatem za pomocą tego dowodu. Ten pamflet powie nam mniej więcej, że... dawniej była mniej więcej Republika Koldopi, która miała, owszem, zarówno na sobie godło, które zawierało motyla i kwiat. Jednakże po tym, jak doszło do rozłamu na Alebastię i Babalię, każdy z państw zachowało osobny herb. Alebastia ma kwiat, natomiast Babalia ma motyla. Jak już sami wiemy. A więc logiczna konkluzja, jaka do nas przychodzi na podstawie tego dowodu, jest taka. Ostrze nie pochodziło wcale z tej ambasady. Zostało one w jakiś sposób przyszmuglowane z drugiej ambasady, która znajduje się pomiędzy Teatrum Neutralis a tym miejscem. I dlaczego to jest tak krytyczne? Ponieważ nie można tak po prostu przyszmuglować przez terytorium państwa noża. W jaki sposób ono się to w ogóle mogło wziąć? To jest właśnie pytanie. Ale to pytanie ma mniej więcej taki związek z Kay, że ona nie może być kluczem do tego wszystkiego. W jakim sensie to mówię? Mówię to w takim sensie, że ona nie mogła być osobą, która dostała się na terytorium Alebastii po to, żeby przeszmuglować nóż na terytorium Babali. Ona nie mogła być osobą, która zabiła Manego Kouchena. Nie może pan mówić poważnie. Wygląda na to, że w końcu dokonała pani powiązania. Kwiat na tym nożu jest z całą pewnością wzorowany na innym symbolu. Tak jest. Chodzi mi o symbol Królestwa Alebastii. W innych słowach. To ostrze pochodzi z ornamentalnych nożów z Alebastii. A! Część rączki tego noża ma na sobie wzór babaliańskiego symbolu motyla. A więc, z całą pewnością ta rączka ma pochodzenie babaliańskie. Ale jak wszyscy oboje teraz wiemy, nie można zabić kogoś samą rączką. Tak się składa, że powstaje pytanie, kiedy dokładnie doszło do morderstwa agentko Sheena? Po tym, jak doszło do tego pożaru. Tak jest. Kay wkroczyła do ambasady babaliańskiej po tym, jak został zaproszony ogień. Co więcej, nie mogła ona udać się na alebastiańską stronę budynku aż do tamtej pory. I na czele tego wszystkiego, ani jedna osoba nie przeszła pomiędzy tymi terytoriami państw podczas pożaru. Co oznacza, że Kay nie mogła przetransportować alebastiańskiego obiektu do tego miejsca. A to sprawia, że jest niemożliwe, żeby ona była prawdziwą zabójczynią. Uuu! Dobra robota, panie Edgeworth, sir! Cóż za świetne zwycięstwo! Ha? Hej, czemu wszyscy siedzą tak cicho? Jestem szczęśliwy, że udało nam się oczyścić imię Kay. Ale to, co mnie teraz kłopoczy, to to, co wydarzy się dalej. Co to ma wszystko znaczyć? Alebastiański nóż tutaj? Masz na myśli, że... myślisz nad sposobem, w jaki sposób ten nóż dostał się do Republiki Babali? On nie mógł tak po prostu tutaj przylecieć. Raczej powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób ktoś mógł go przeszmuglować. Wiecie co? Mój umysł boli, kiedy o tym wszystkim myślę, po tym, jak wszyscy teraz tutaj stoimy. Myślenie, kiedy trzeba być cały czas w biegu? No, to jest sposób, w jaki operuje prawdziwy wielki złodziej. Okej.
Chciałam panu podziękować, panie Edgeworth, za udowodnienie, że jestem niewinna. Wierzył pan we mnie przez cały czas, prawda? Niech mi pan powie, że tak. Nie do końca, ale... Ha, no dalej, nie musi być pan tak nieśmiały. Edgeworth, nie. Tak naprawdę to przez chwilę myślałem, że zabiłaś go. Pana argument wciąż nie jest pozbawiony wad. Czy mogłaby pani wyjaśnić czemu? Rozumiem teraz, że dziewczyna nie popełniła morderstwa. Jednakże, istnieje wciąż możliwość, że ona jest jednego rasu. Znowu to? Niech pani spojrzy, ile razy jeszcze będę musiała to powtarzać. Ja jestem prawdziwym jatega rasu. Ja nie jestem jak ta fałszywka, która chodzi po ambasadzie i pruszy ogień, okej? To, czy jesteś prawdziwym jatega rasu, czy też nie, nie ma wielkiego znaczenia. Wszystko, co mam do powiedzenia, to to. Że mam swoje podejrzenie, że ta dziewczyna jest osobą, która zaczęła ten pożar. Niedorzeczne! Na podstawie czego pani tak myśli? Fakt, że nazywa się jatega rasu. To jest dosyć elegancki dowód. Panno Shina? Słucham. Ja nie mam najmniejszego zamiaru odwoływać tego, co do tej pory powiedziałam. Ja jestem wielką złodziejką jatega rasu. I nie pozwolę na to, żeby jakaś osoba podająca się za jatega rasu mogła... miała czelność tak się nazywać. Ścieżka sprawiedliwości, jaką kroczył mój ojciec, ja również będę chciała ją podążać najlepiej, jak tylko umiem. Niedobrze być taką upartą osobą. Mam nadzieję, że to kiedyś zrozumiesz. Dziękuję jednak za kłopoty, panienko Shina. Niech pani pozwoli, że się czymś z panią podzielę jako znak mojej wdzięczności. Te okulary przeciwsłoneczne do pani nie pasują, a więc następnym razem je sobie pożyczę, okej? Cóż, a więc przypuszczam, że lepiej, żebyśmy już sobie poszli. Poszli? Dokąd? Do Królestwa Alabastii. Jeżeli tam nie pójdziemy, to nie będziemy wiedzieli, co się stało, racja? Przypuszczam, że nie. W ten sposób, stojąc tutaj, nie zdobędziemy żadnych nowych informacji. Żeby zobaczyć, skąd wziął się alabastiański nóż, będziemy musieli złożyć wizytę dla ambasady alabastiańskiej. Chodźmy, Malicie Edgeworth. Jako, że wciąż jesteś moim przełożonym, nie będę tolerowała opóźnień w naszym śledztwie. Zrozumiano. A więc nasza czwórka opuszcza ambasadę Babali po to, aby dostać się na drugą stronę tego budynku. Ale to już w następnych odcinkach Turnabout Ablaze. Tym oto akcentem rozpoczęliśmy ostatni rozdział tej opowieści o przygodach Majesa Edgeworth'a. I znowu było dosyć długo, ale teraz będą naprawdę długie rozdziały i będzie ich naprawdę długo. No jak przystało w końcu na finałowy epizod gry, zawsze mniej więcej mamy taką sytuację. No ale cóż, zaczęło się od pożarów, od złodziejów, od tego, że w końcu jesteśmy tak naprawdę blisko już, tak praktycznie dosłownie włosy od tego nad rozpracowaniem tej całej organizacji przemytniczej. Wiemy tak naprawdę, że Manny Cochin już do tego wszystkiego należał. Jednakże to jeszcze nie wszystko. Jeszcze będziemy musieli znaleźć osobę, która była odpowiedzialna tak naprawdę za incydent KG-8. Będziemy musieli znaleźć jatega rasu. Będziemy musieli znaleźć Callisto Yu. Mamy jeszcze dużo pytań, na które będzie trzeba odpowiedzieć. I cóż, że do Turnabout Ablaze powrócimy oczywiście w kolejnych odcinkach Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth, gdzie będziemy prowadzić śledztwo na drugiej ambasadzie, w budynku, w której się teraz znajdujemy. A więc na dzisiaj to już będzie wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam do oglądania już tak naprawdę zbliżając się do ostatnich części z tego Zagrajmy. Więc do usłyszenia w następnych odcinkach i trzymajcie się. Życzę wam miłego dnia. Pa, pa!